Siema, jaki powitam serdecznie, Kasper mi dla Fan Sportu, a z nami nie kto inny, tylko bohater jednych, no chyba z najważniejszych walk na Narodowym Fame, Kamil Łaszczyk, siema. Siemanka. No dobra, Kamilu, pierwsze pytanie, przede wszystkim jak zawsze zadaję, jak się czujesz, bo już został tydzień, słuchajcie, do tego wielkiego wydarzenia na Narodowym, będzie lekki stresik, czy może już jest? Nie, no stresiku nie ma, nie, stresik, bo na pewno, bo to tylko głupiec nie odczuwa jakiegoś stresu i strachu. No i będzie już tak naprawdę przed walką już, jak będziemy w szatni, to zaczyna się po prostu włączać taka, ja bynajmniej dla mnie to jest coś pięknego, bo ja to uwielbiam, bo to wchodzi adrenalina, wchodzi wiadomo strach, bo to głupie jest nie odczuwać strachu, ale z niektórych strach paraliżuje, a niektórych motywuje, a mnie zawsze no, w tą drugą stronę, więc no cieszę się, nie mogę się doczekać. Jak się dowiedziałeś, że to będzie Stadion Narodowy, że to właśnie będzie ta wielka arena, co pomyślałeś sobie, kurczę, marzyłem o tym, żeby zawalczyć. Obojętnie, czy to w federacji frikowej, czy w federacji sportowej, ale jednak narodowy. Nie no, bardzo fajnie, że właśnie na narodowym w Polsce, wiadomo, walczyłem na różnych galach, gdzie było no, na Madison Square Garden, w Anglii, gdzie walczył Joshua, no, na wielkich galach boksowałem no i to robiło wielkie wrażenie, więc no, cieszę się, że w Polsce na narodowym, zajebiście. Słuchaj, jak przygotowania pod tym kątem, że wiemy, że miałeś kontuzję dosyć poważną, groźną, można powiedzieć, nawet dla zdrowia, dla twojej całej kariery, bo ja tam doczytywałem się, że tam ten płyn rdzenny wyciekał, to kurczę, jak to zacząłem słuchać, mówię, pierdzie, to paraliż mógłby... Płyn z głowy no. Wyciekał, tam koło rdzenia przesunął się jeden z kręgów, no i wyciekał, nie? Jak mam być szczery, no ja cieszę się, że gdzieś tak bolała mnie już tydzień czasu głowa, codziennie mówię, kolanie, no już mam dość, boli mnie ta głowa, mam ile może mieć, bo myślałem, że chory jestem przez chwilę. Na migrenka jakoś coś. Że tak, no ale mówię, kolanie, jak już zacząłem robić tak i zacząłem czuć, że jakby tam mi coś w głowie latało, mówię, nie no, coś jest nie tak, coś już jest na pewno nie tak. No i cieszę się, że no, poszedłem do lekarza, znaczy pojechałem do trenera, przyjechałem do trenera, trenerze mówię, że no jestem w stanie nic zrobić, no bo mnie trenerze boli ta głowa, że da. No i teraz mówię, no co? Iść na tomograf. No i zrobiłem tomograf, no i już mnie nie wypuścili stamtąd. Już miałem krwiaka 1,5 centymetra, czy 2 centymetry, już też nie chcę kłamać. Ogólnie poważna sprawa. I jak to teraz wygląda? Odczuwasz jeszcze jakiekolwiek skutki tej kontuzji, czy to już po prostu jest za tobą? Przygotowujesz się tak jak zawsze, jesteś w 100% healthy, jesteś w 100% przygotowany i gotowy, mimo że w głowie mam wrażenie, że ta porażka ostatnia i ten popsuty rekord i gdzieś tam to siedzi, czy nie? To ja powiem tak, mnie to tylko boli, no bo jakbym inaczej, jakbym wiedział, że ten chłopak jest na dobrym dopingu, to no nie biłbym się z nim na pewno, bym bardziej wyczekiwał, bym go próbował skontrolować, bo na pewno byłem szybszy od niego. No ale tak jak mówię, no nie wiedziałem, trener mówił pierwsze 3 rundy boksujemy luźno, no ale że długa przerwa, no to chciałem się pobić troszeczkę, no i to jest moją i wyłącznie moją winą, że no chciałem się pobić, nie posłuchałem trenera, trener miał na pewno rację, no bo byłem na pewno lepszy od niego technicznie, byłem szybszy, no ale przegrałem sam ze sobą tak naprawdę, ze swoim takim głodem walki. Jak ta sprawa, bo clickbaitów było co niemiara w internecie. Kamil Łaszczyk po przegranej, pretensje, tu, tamto, zamieszanie, wiesz, rywal był na dopingu, ktoś ode mnie z teamu tego nie dopilnował. No i oczywiście padło, wiadomo, bardzo głośne nazwisko w polskich mediach, twój promotor, pan Mateusz Borek. I teraz Kamil, ja już nie będę ciągnął tego tematu, bo myślę, że ten temat się wyczerpał, ale czy coś w tej sprawie drgnęło i czy między sobą sobie coś wyjaśniliście poza kamerami? Myślę, że to jest klucz. Nie, nic nie rozmawialiśmy, nic nie wyjaśniliśmy. Myślę, że nasze drogi się rozejdą. Ja mam do końca roku, mam tak naprawdę kontrakt, więc no ja uważam, no tak jak mówię, no, boksowałem w Stanach 4 lata. Za każdym razem miałem badania dopingowe, tak naprawdę po walce, nie przed walką. Tu miałem przed. I drugą rzeczą. Pierwszy raz w życiu było tak, że no, jak za każdym razem jak byłem w Stanach, to stał obok mnie gościu, czy kobieta stała, patrzyła. Czy ja tam sikam, czy czegoś nie wlewam? A tu nikt nie był, nikogo nie było. Przeszedłem sobie tam do łazienki, mogłem sobie tam wlać co chciałem. Chcesz, tak? Więc mogłem sobie tam wlać co chciałem. Mogłem, jakbym wiedział, to bym może zaczął coś brać. I włożył po prostu, wlałbym innym oczy, czyjś. No ale no tak jak mówię, no, mogę sobie tak gdybać, nie gdybać, było, minęło. No i rozumiem, że sytuacja z panem Mateuszem nie jest rozwiązana, więc prawdopodobnie będzie rozwiązana po prostu między wami współpraca i tyle. Powiem tak, no Mateusz, no tak trochę się odciął, no ja nie ukrywam, że trochę mnie to boli, a zarazem, no tak jak mówię, no to jest nowy promotor, który jest, no uczy się tak naprawdę tego, więc no co ja mogę powiedzieć, no
pewnie się nasze drogi rozejdą i tyle, no ja pójdę swoją stronę, pójdę swoją stronę. Okej, okay, Kamil, dobra, przechodzimy do clou, czyli do twojego przeciwnika, którym jest Amadeusz Ferrari, którego już poznałeś w ringu i poza ringiem też. Trzeba przyznać, że te wasze konferencje i ten twój tekst jem sobie co chcę, a ty nie, bo jesteś głupi, jest absolutnym wiralem w internecie. Słuchaj, co się zmieniło od tamtego czasu, od tamtej walki w tobie? Jakby coś się wydarzyło takiego w życiu, że teraz się czujesz silniejszy, mocniejszy i czujesz, że ta walka będzie jeszcze bardziej łatwiejsza dla ciebie? Powiem tak, to wszystko zależy tylko od Amadeusza, czy będzie łatwiejsza, czy nie. Może być trudniejsza, a może być jeszcze łatwiejsza. Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, to tylko wszystko zależy od Amadeusza. Ja nie ukrywam, że się przygotowuję. Mam troszeczkę więcej czasu na trenowanie MMA, więc to na pewno jest plusem. Odnajduję się już w tym coraz bardziej, nie ukrywam, coraz bardziej mi się to podoba, więc jest to bardzo fajne, no bo całe życie jednak boksujesz i możesz coś zmienić, możesz potrenować inną płaszczyznę. Jak ja bym to wiedział, to co umiem teraz, to nieraz jakbym to wykorzystał na ulicy, więc bo nieraz musiałem się bić z większymi i nieraz musiałem po prostu czekać, aż się brzydko mówiąc zmęczy, a potem ja cię dojadę. No i nieraz byłem porozbijany, bo nie mówię, że nie, bo był ktoś większy i bił, ale aż w końcu się zmęczył i teraz jest moja kolej, no więc no. Było, minęło, na szczęście człowiek się uczy całe życie i uczyć się pewnie będę do końca życia jeszcze. Co by nie było, tamtą walkę wygrałeś. Oczywiście no, była genialna, absolutnie genialny pojedynek dla takiego postronnego kibica, no to wiesz, zmiana płaszczyzny i tak dalej, i walka do ostatnich sekund i tam Amadi wykończony, ty go tam już skończyłeś po prostu na samej końcówce walki, więc wydaje mi się, że ta walka była naprawdę ciekawa. Tam byłeś faworytem, powiem ci szczerze, bo sprawdzałem kursy, a teraz nie jesteś faworytem. Czy ty jesteś w ogóle zaskoczony tym, dlaczego tak się stało? Nie, ja tak jak mówię, no, może dlatego, że miałem właśnie na pierwszy przegraną. I, dlatego, ta, i kontuzja. I kontuzja i w ogóle może dlatego nie jestem faworytem. Mogą mnie skreślać, ja tak jak mówię. Ja nieraz byłem skreślany, nieraz byłem rzucony na pożarcie i nieraz zrobiłem po prostu tak, że no, wygrywałem, tak? Więc w tym przypadku myślę, że będzie podobnie. Ja idę się dobrze bawić. Za pierwszym razem właśnie miałem większą presję na pewno niż teraz, bo musiałem to wygrać, bo musiałem wygrać dla sportu. No teraz tak dużo ludzi mówi, no ale jak przegrasz, no to co? Moje życie się załamie? Zawali? No nie. To nie jest moja dyscyplina, to jest całkiem w ogóle co innego, tak? Mhm. Więc no i walczę z gościem prawie o 200 kg cięższym, więc no co tu dużo mówić? Ja idę się dobrze bawić, idę tak naprawdę, jestem tutaj tylko i wyłącznie z tego, że lubię się bić. No i chciałbym swojemu dziecku coś zostawić kiedyś po sobie, bo nigdy nie wiadomo, ile będę żył. Wiadomo, że chcę żyć jak najdłużej, tak? No ale mi moi rodzice niczego nie zostawili, a nie, ja uważam, że muszę swoje córce zostawić po sobie kiedyś. Wiemy, że pierwsza twoja walka w Fame, ostatnia, czyli z Amadeuszem, powiedziałeś w wywiadzie jednym, że to była największa twoja garza za tak. Jakąkolwiek walkę, czy sportową, czy firkową. Firkowa była pierwsza, więc tak. To jasne. Czy teraz to będzie jeszcze przebite? Tak, jest lepsze. Jest o, stary. No. Więc no, ja powiem tego, głupi byłbym, gdybym tej walki nie wziął, jak mam być szczery. Zwłaszcza, że no, tak jak mówię, no, ja się biję w sumie, nie licząc tego, że z siostrami się biłem, z jedną z te starszą i młodszą. Olimpiada. Tak, no dosłownie, tylko że wiadomo, to nie biłem, wiadomo, to z dziewczyny, nie wiadomo, ja wiesz, o tym mówię, no. Ale od małego tak naprawdę się, no biję, od małego mam jobla na punkcie treningów, z tego co pamiętam, to miałem ile już chyba z 6-7 lat i pamiętam, że mój tata oglądał filmy z Sylwestrem Stallonem, czy tam z Van Damme i ja normalnie robiłem, oni trenowali, ja też trenowałem razem z nim przed telewizorem, więc no do dzisiaj mam tak, że kobieta do mnie mówi, że to jest nienormalne, że ja wracam po treningu i jeszcze na przykład robię pompki albo robię coś, dorabiam sobie, no po prostu już tak mam. Uzależnienie. To już tak mam. Słuchaj, pamiętam konferencję i to jak w ogóle zostałeś przyjęty przez Amadiego w całej tej organizacji Fame, a teraz ja mam wrażenie, że między wami, cholera, już nie ma takiej złej krwi i że już nie ma, wiesz, nie ma takiej presji, takiej spiny. Może jeszcze jest przed nami konferencja i dzisiaj program. Może coś się wydarzy, może ty coś planujesz, ale nie masz takiego wrażenia, że wtedy jakby... Ja powiem tego, ja myślę, że teraz Amadeusz po prostu zaczął... bardziej szanować mnie jako sportowca, że on widział może mniejszego chłopaka, lżejszego, ale zobaczył, że jednak no, ten mniejszy chłopak się w ogóle nie boi. No i ma jaja, bo on, no, ja się, no nie, tak jak mówię, ja się boję
no Boga się boję, bo kiedy będę przed nim stał i z tego, co tutaj robiłem na świecie tak naprawdę, nieraz zrobiłem nie jedną złą rzecz w swoim życiu za dzieciaka, więc no za to będę, tak jak mówię, no rozgrzeszany kiedyś, tak więc będę stał przed Bogiem i będę musiał mówić, dlaczego tak zrobiłem, a nie zrobiłem czegoś inaczej, no więc no. Planujesz to się podostrzyć na konferencji z Amadeuszem, czy raczej nie chcesz z nim, bo on tam lubi gdzieś wyciągać jakieś brudy, ale ty pewnie ich nie masz? No ja powiem tak, kurczę, to co mi ludzie piszą, wiadomo, ludzie mi piszą, mógłbym wyciągać, ale no nie ma na to dowodów, więc no, też nie jestem taki, żeby rzucać czymś, gdzie nie ma na to dowodu, tak? Więc jakbym miał dowody na to wszystko, co mi ludzie piszą, no to, to myślę, żeby to jego bardzo zabolało, to co bym kilka rzeczy powiedział, no ale tak jak mówię, no ja też nie, jak nie mam dowodu, no to nie będę rzucał po prostu słowami tego z dupy, jednym słowem. Okej, okay, Kamil, ostatnie pytanie już. No, mamy wielu bokserów na tej gali. Krzysztof Diablo Wodarczyk, Tomasz Adamek. No, Tomasz Adamek, wielka postać polskiego sportu, wielka postać polskiego boksu. Jak ty typujesz tą walkę z Kessiuszem? Przed czasem, czy jakaś tam będzie niespodzianka? To będzie, tak powiem tego, easy money. Easy money, dla Tomka oczywiście. Dla Tomka, tak. No, wiadomo, Kessiusz boksował kiedyś coś tam. A czy zdobył chociaż mistrza Polski? Wątpię chyba. Chyba srebrny miał. Nie wiem. Tak. Więc to, no to jest przeskok, duży przeskok tak naprawdę. No, z mistrza świata, no jednak no, Tomek jednak no, może ma swoje lata, no ale dalej, jak to mówią, ta siła ucieka tak naprawdę na samym końcu. No, może być starszy, ale dalej ma czym uderzyć na pewno. No i dalej jest szybki mimo wszystko, jak widzę. Speed is everything, jak mówię. Tak, dalej jest szybki, no ale tak jak mówię, no no to jest, będzie walka bokserska i tak jak mówię, no w boksie to jest ułamek sekundy i możesz leżeć na dupie. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę, zdrówka ci życzę, no i żebyś dał show z tym Amadim, bo was się fajnie słuchało z naszego trash-talkingu. Myślę, że jeszcze Amadeusz na pewno na ciebie coś szykuje, więc ty też musisz być przygotowany, ale wszystko co najważniejsze za tydzień na Stadionie Narodowym. Tak, ja nie ukrywam, że ja nie lubię za dużo gadać. Jasne. Ja wolę po prostu działać, czyli robić swoje, no, tak jak mówiłem w pierwszej walce, że ja się nie cofnę. Cofnąłem się? No nie. Nie. Szedłem do przodu. Tak jest. Amadeusz mówi, że się nie cofnie, a brzydko mnie spierdalał jak, no nie powiem kto, no, ale tak jak mówię, no wiadomo, też będzie miał inną, teraz może inne podejście, może będzie inaczej ten. Ja ogólnie też jestem takim zawodnikiem, że każdą walkę, którą miałem bokserską, walczyłem, to zawsze jak walczyłem drugi raz z tym zawodnikiem, to zawalczyłem dużo, dużo lepiej, więc myślę, że będzie tu podobnie. Słuchaj, bardzo ci dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo no dziękuję. I czekajcie na to, co wydarzy się za tydzień na Fame Narodowy Ultimate 2022. Tak jest. Cześć. Pozdrawiam.